Jak myślicie, co to jest? Oto to. To jest to. A nie wyglądało. Cześć. Gdzie stoją takie fajne rzeczy? W Muzeum Lotnictwa w Krakowie, w którym się znajdujemy. Pokażemy Wam część, przynajmniej ekspozycji tego, co się tutaj znajduje. Zapraszam. A Pan pokazuje dalej. Proszę, proszę. Tam? Tam, może być tam. Bo tu teraz taka wystawa jest. O. Dostał kartkę. Tak jest. A tu jest mapka. Jakby się miał zgubić. Tak jest. W tym odcinku, jak widzicie, zabieramy Was do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Miejsca wyjątkowego, miejsca, które już dawno chcieliśmy odwiedzić. Ale jak to zawsze z nami bywa, nigdy nie było po drodze aż do tej pory. Muzeum Lotnictwa Polskiego funkcjonuje na terenach dawnego wojskowego lotniska Rakowice-Czyżyny. Jest to jedno z najstarszych lotnisk wojskowych na świecie, bo powstało już w 1912 roku. No spróbuj jeszcze raz, no zobacz. Zobacz, jak geriatra się schyla. Nie działa, no. Słuchajcie, tak wygląda 50-letni pachoł, który macha rękami do ściany. Wiecie co, słuchajcie, my jesteśmy tutaj już gdzieś z półtora godziny. Oczy mamy tak 5 zł dosłownie. Bawimy się tutaj, no wyśmienicie. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo eksponatów. Mnóstwo rzeczy do zobaczenia. No i to wszystko, zobaczcie, jaka to jest skala, z jakim to jest rozmachem zrobione. Naprawdę warto. Tak? A tam miałeś pokazywać. Aha. Zobaczcie. No właśnie, tu. Kolega nie nadąża. Tu. Jest tak specjalnie, żeby tylko dzieci mogły grać. Dorosłym to już się nic nie należy. No jak to nie? Za bilet zapłacić. Dziś... Dziecko wykorzystywać. I machaj. O, no widzisz.
No i co teraz? Nie machaj! Dominiczku. No co? Ale za to wojnę jechałeś. Dominik, to jest nie fair. Ja wiem, dlaczego on też ma niebieską kurtkę. Ale ja mam czarną. Same muzeum powstało w 1964 roku i na chwilę obecną posiada mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo eksponatów, które polecamy Wam zobaczyć. Mamy nadzieję, że ten krótki materiał z tego miejsca, zrobiony w naszym stylu, troszeczkę przybliży Wam to miejsce i zachęci do jego zwiedzenia. Panie Marku, co przed nami? Samolot. Znaczy, nie, to za nami, a przed nami? Też. A jak się nazywa ta aleja? Migów. Aleja Migów przed nami. Chcecie zajrzeć do wnętrza. Gdzie? A. Dziura na wylot. Z tej strony też. Słuchajcie, jak widzicie, to jest MIG. MIGa każdy widział. A widzieliście MIGa od... A patrzcie, jaki palnik tam jest. Jak myślicie, ile waży takie coś? Albo takie? Tutaj mamy informację. Zobaczcie, kto by pomyślał, że takie coś waży 10,5 tony. Ale 2200 potrafi lecieć. No halo, proszę pana, czy warto odwiedzić to miejsce? Tak. A co tu się panu najbardziej podoba, pan powie? Zabawki duże. Jakie? To samoloty, no, widzi. Kolega aż dotkało z wrażenia.